Hej, hej, hello kochani, z tej strony Katran, witam was w drugim odcineczku z Cooking Simulatora. Słuchajcie, nie owijam w bawełnę, lecę już z robotą, bo mamy fazę przygotowań, ostatnie 3 minuty przed rozpoczęciem. Ja sobie muszę tylko przypomnieć, co myśmy ogarnęli z przepisów. Mamy kotlet wieprzowy z pieczonymi ziemniaczkami, super. Okej, się zakołobieniłem. Mamy jeden taki kotlet wieprzowy i jeden filet z łososia. Przygotujmy sobie tego więcej. Weźmy... Wow, miałem jakąś ścinkę. Weźmy sobie jeszcze ze dwa filety z łososia. Wiem, że mam na pewno jednego pstrąga. Wezmę też dwie sztuki. I wezmę dwie sztuki tego kotletu wieprzowego. Nie wiem, czy mam ziemniaki do kotleta przygotowane, ale sobie poradzimy i widzę, że mi wszystko zjeżdża. To nie problem. A nie, dobra, nie zjechało, przynajmniej nie aż tak. Połóżmy sobie tu. Połóżmy sobie tu. Tak, na skraju. 5 soli i 5 pieprzu. To może od razu przygotujmy wszystko obok. Nie wiem, czy gra mi pozwoli wszystko posolić, popieprzyć, poprzyprawiać obok, ale będziemy sobie przekładać. Dobra. Mamy... półtorej minutki. Zupka jest... gdzie? Gdzie mam zupę? Śmietana. Ten rosół to mógłby stać tutaj gdzieś z boku na razie. Tutaj jest zupcia. Dobra. Mamy. Okej. To tak. 5 soli, 5 pieprzu. Kotlet wieprzowy to 4 soli, 4 pieprzu. Okej. Dobra. Damy radę 5 na raz? Chyba się nie udało. Dobra, ło! Przesolony trochę, dobra. Trudno. O, a tego nie mogłem. Patrzcie, tutaj mogę bliżej, ale w górę to już nie. Okej, warto się nauczyć. Serio, 3. Ciach. Teraz tak, czarny pieprz. Wiem, że 5 tutaj. Niech zniknie. 5 tutaj. Teraz tak, tutaj 4. Znikaj. Dobra, i 4 tutaj. Teraz tak, tutaj jeszcze tymianek 6. Tutaj. 6, jest 6 i tutaj. Jest 6, super, dobra. Teraz tak, pstrągi to jest było 5 czarnego pieprzu. 5. Zupką się zaraz zajmiemy. To nie jest problem. 5 tymianku, 5 koperku. Ej, dziwię się, że ja to pamiętam, ale tyle godzin przeciupanych. Jeszcze. I koperek. Dobra. To mamy. Teraz tak, zupcia, talerze. Jak mi się nie podoba to, że tu nigdzie nie ma talerzy, czajcie? Wszystkie są o tam, o tu i muszę latać. Nie wezmę sobie nic. O, miałem ścinkę. Nie wezmę nic, czajcie, po prostu nic nie podbiorę, bo talerze, kurde, są daleko. Będę potrzebował, to nie. Lataj lewo, prawo. Ech. Ale teraz robimy coś, czego w porządnej restauracji nie należy robić, ale cicho, nikt nas tu nie widzi. Poza ludźmi z tamtych wszystkich budynków. Czyli... ciach, zupka i teraz gdzie jest nasza kochana mikrofalóweczka? Dokładnie tu. Poproszę. Timer. Ustawmy na minutkę. Dobra, to ona się robi, grzeje się, mamy jeszcze 6 minut na wydawkę. To są ziemniaczki do tego i to jest pstrąg, już podstawiony. No to tak, do pstrąga możemy przygotować dodatkowe talerze. Mamy tam jeszcze dwa pstrągi, czyli tak, duży talerz, poproszę cytrynkę. Dobra, już pamiętam, gdzie były.
I powinniśmy mieć ile? Pietruszki? 2 gramy? Co? Przepraszam, przepraszam, co? Jak to 2 gramy? Chyba się coś... Okej, dobra, zboczyło się. Powinno być 6 gram. Już, 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 kochana, już, już. Jest subwencja. Coś, czego jak mówię, nie powinno się robić w profesjonalnej restauracji, ale mam nadzieję, że ona zaskoczy. Zobaczymy. Poprzednio wiem, że była za zimna. I chyba teraz też. Za zimna, nie za zimna, uwagi. Tak, za zimna, okej. Trudno się mówi. Generalnie zupka jest git, tylko za zimna. Mamy naszą nową potrawę do zrobienia. Tu i tutaj zajmę się tylko tym. Dobra, dziękuję i... Nie mogę? Ej. Ojoj. Czyli pewnie muszę tutaj sobie odłożyć i teraz. O, teraz mogę. Dobra, to jest 80 sekund, to jest 90 sekund każda strona i 30 ml oleju. No to co, kochani, lecimy. Da się? Mamy 30? Chyba o jedno za dużo. No to cicho, to się robi tak. Ślurp. Tak, wiem, olej słonecznikowy. I jest 30, widzicie? Miało być po 90. Ja sobie jeszcze na wszelki wypadek ustawię. Okej. To co teraz możemy zrobić? To bym wrzucił już. Nie pamiętam co myśmy... A dobra, już pamiętam jaką myśmy umiejętność brali. Tego nie wezmę, bo będzie za gorące później. To ja mógłbym wziąć jeszcze duży talerz na to. Zastanawiam się, czy ten duży talerz będzie wystarczający. No dobra, niech będzie. Jakby wyjścia nie ma. Mamy ten talerzyk. Pójdziemy sobie zrobić od razu na pstrąga, żeby nie marnować czasu. A to będzie na pana pstrąga. Tam jest 30. Tak? No dobra. Czyli widzę, że tu będzie szybka operacja. Wyłączyć, otworzyć, przewrócić i włączyć. No dobra. Innej opcji nie widzę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gotowe, gotowe. Dziękuję. Gotowe, gotowe. Dziękuję. Was mogę zamknąć. Teraz tak. Pana musimy przerzucić. Kotlecik hop, hop i hop. Jak ja lubię, jak wszystko sprawnie idzie. Ale. Lecimy około. Ciach. To nam się odlicza. To w międzyczasie. Rachu ciachu. Jedna. Druga. I trzecia. Dzisiaj ma nas odwiedzić krytyk. Zobaczymy, co zamówi. W sumie mam nadzieję, że zupę. Możemy jeszcze zupę podgrzać w garnku tutaj. To też nie jest problem. Właśnie. W międzyczasie. Ziemniaczki. Ciach. Blacha. Ale piekarnik to kad zamknij. Jeden ziemniaczek, drugi ziemniaczek i szykujemy już od razu na następną partię.
Tu są trzy. I tu są trzy, dobra. Mamy, mamy. Najbardziej się boję, że tutaj są tylko cztery, ale mamy szafeczki. Mety 7 teraz bawił. A te się nie zamknęły. No patrzcie. No już, już, już. Teraz tak, są ziemniaczki, jest kotlecik. Idzie wydawka. Okej, okay, poszło. Trochę jest czasem gorzej, ale... co wam nie pasuje? Co wam w smaku nie pasuje? One miały być krojone? Ojoj. Krytyk zaraz zamówi, dobra. Łosoś, one miały być krojone. No, 50-gramowe kawałeczki, o ja cię kuciapie. Dobra, to tak, paternia, ślurp. I lecimy. 7. Jeszcze trzy, delikatnie. 1. No, Miało być delikatnie, a kat co robi? Leje! Dobra, łosoś. Na 50-gramowe kawałki, tak? To weźmy od razu, połóżmy oba. O, coś takiego. Tak, każdy to jest 150, to tak ciach. Ciach. Opsa, i pokażę wam to zatrzymywanie czasu przy krojeniu. Widzicie? Nie rozlatuje się. Tak, tak, wiem. Powiedzmy, że są już dobre. Ważne, że pokrojone, nie narzekajcie. Jak ja o tym mogłem zapomnieć? Dobra, naszykujmy sobie talerz. Danie dla krytyka musi być perfekto. Mamy, mamy. Filecik już. Filecik już. Dobra. No to kochani, mamy minutkę czekania. Siabada, ty i ja. Mydełko fa. Zawsze mi ta piosenka chodzi po głowie. Nie pytajcie czemu. Dobra. Co ja mogę jeszcze zrobić? W sensie, tutaj mam ten rosół skóry na zapas. Ziemniaczki jeszcze, filecik jeszcze, talerz mamy gotowy, kochani, nie ma co robić. Potem przygotujemy sobie znowu garnek z ziemniaczkami, żeby był. Nie wiem, gdzie go postawię, ale gdzieś będę musiał. Patelnia grillowa, da się ciebie, kochana, powiesić? Nie da się. Szkoda, to polecisz tutaj. Wiem, że to pata nie da się powiesić, dlatego jest super. Ziemniaczki już, łososik już. Łososik i ziemniaczki. Zaznacz, kochany, 1, 2, ciach. Dla krytyka nie czekamy. Uda się, czy się nie uda? Na 5 gwiazdeczek, jakżeby nie inaczej. Dziękuję bardzo. Ciach, dobra, krytyk zadowolony. Zaraz zobaczycie, co... No właśnie. Dostaliśmy nagrodę. Jej. O! Pstrąg pieczony, 1,5 minutki. Tutaj, wiecie, nie mogę podglądać, czy to jest gotowe, czy nie, dopóki się nie skończy. On był 1,5. Więc niech się robi. Okej. Zlew tutaj. O, drugie zamówienie. Zaraz zrobimy. Już, już. Tu wody trochę za dużo. Trudno. Może się nie pogniewają. 20 gram.
Może się udało. No, jest 10. Wiedziałem, było co się przygotować więcej. To teraz patrzcie, mamy już do 2 zamówień na raz. Jejku, jejku. To będzie na łososia. Łosoś jeszcze, to czekamy tutaj na pstrąga. Chyba będzie szybciej. A na koniec dnia zobaczymy sobie nowe przepisy na jutro. Okej, mamy pstrąga. Dobra, jest 5 gram. Dobra, łosoś poszedł. No. To wiecie co, ja to wrzucę od razu. Tu. I teraz talerzyk. Poszło. No, 5 gwiazdek. Dobra, czyli pstrąga łososia mamy jakby zaliczonego na 5 gwiazdek. Pomidorową muszę poprawić. A propos pomidorowej. Co prawda wiecie, to jest niby tylko temperatura, ale będę uczciwy. Po prostu będę uczciwy. To jeszcze. Zupencja poproszę tu, niech się grzeje. Ziemniaczki już, filecik już. Wyłączamy i idziemy dalej. I powiem wam, nie mam pojęcia, ile jeszcze minut do końca zmiany. Nigdy tego nie ogarniałem, tak naprawdę, kiedy kończy się dzień gotowania. Ale się skończy, to się skończy. Nie skończy, to nie skończy. Trudno. No. Ładnie. Litr. Zupkę musimy zaraz sprawdzić. Jak tam zupencja? Czy ja mogę ją posmakować? Czy ona mi powie coś z temperaturą? Nie, tylko skład. Trudno. Wiecie, i tak degustacja zabiera tylko mililitr. Mamy spokojnie jeszcze na 2 porcje zupki, więc jutro raczej nie będę jej dorabiał. Może to będzie to ostatnie zamówienie? Dobra, jest 5 gwiazdek, czyli dobrze podgrzałem. No to został nam kotlecik wieprzowy na 5 gwiazdek, bo źle pokroiłem wcześniej. Czy myśmy mieli coś do zrobienia? A propos. To mamy do dokończenia. Muszę zacząć szukać miejsc na wszelkiego rodzaju właśnie garnki przygotowane już. Opsa. 30 jest, jest. Poproszę. Okej. I tam te ziemniaczki muszę wrzucić. Zobaczymy, czy im się spodoba takie krojenie, bo widziałem, że tam miało być po 50, a tak trochę nierówno powychodziło. Ale trudno. Tutaj jest 80. A w mikrofali to ja chyba powinienem ustawić wyższy power. Tu mamy miejsce, znaczy mamy czas. To przygotuję już ziemniaczki na później. A skoro one muszą być i tak krojone, powinno być git 3, 3 jest.
Talerz, talerz, talerz. Na co ja to wyłożę? Bym zapomniał. Jeszcze. Damy radę dwa na raz ładnie ciąć? Damy. Dobra, może nie jest koniecznie ładnie, ale jest jak jest. O, ta część najmniejsza. Trudno się mówi, ile tam mamy czasu? O, 20 sekund git. Zegar pokazuje, tak naprawdę nie mam pojęcia, którą godzinę. Zbliża się chyba 16. Nie wiem, czy my do 17, czy do 18. Ale no. Do której będziemy, do tej będziemy. Już, już. Dziękuję bardzo. Teraz tak, ziemniaczki stąd, tutaj. W sumie mogłem zabrać tackę. Przerzucić to na talerz i wtedy zabrać te. Oj tam. Od dołu powinienem uzupełniać. O. Teraz, czy ja to mogę tu włożyć? Dobra. Bo czasem się badży i jak coś jest nad tym, to są problemy. Okej, okay, tu mamy jeszcze czas. To jest na Pstrąga. Mamy jednego w zapasie i jednego tam. Co byśmy sobie wybrali? Stek z frytkami. Smażone krewety. Pieczone ziemniaczki z fetą. Świąteczna pieczeń z szynki. Nie no. Jest czerwiec, to świąteczna pieczeń nie. Przynajmniej na razie. Grillowany stek T-bone z pieczonymi czerwonymi ziemniaczkami. Też brzmi super. Łosoś ze szparagami, tak typowo. Poza tym łososie już mamy. Dobra, coś wymyślimy. Ogólnie też nam się czas zatrzymuje, jak wchodzimy tam do menu, więc to się nie smaży. Więc niestety, nie mogę sobie poprzeglądać, wiecie, przepisów, a w międzyczasie czekać, aż coś się upichci. Muszę chodzić, czekać. Możemy wyjrzeć za okno. A za oknem mamy balkon, na który nie ma wejścia. Jesteśmy tu uwięzieni. Taki, wiecie, halloweenowy cooking simulator. Cooking is an art. Kto z was skojarzy, do czego to było nawiązanie, ten obraz? Dobra, kotlecik już. Będzie 5 gwiazdek, czy nie będzie 5 gwiazdek? Obstawiajcie. 3, 2, 1. No, koniec obstawiania. A wyniki... Jest 5 gwiazdek, czyli dobrze pokroiłem. Kończymy z przyjmowaniem zamówień na dzisiaj. Super. Kończ co zacząłeś, zacznij się przygotowywać na jutro. Mamy tu olej? Mamy. Bo wiecie, jakbym nie miał oleju, abym to wrzucił, to straciłbym patelnię. I tak jakby... Ojoj. Dobrze, możemy to sobie zrobić tak. Tutaj są ziemniaczki. Możemy je w sumie postawić tutaj. To mamy przygotowane, to mamy przygotowane. Właśnie. Faza sprzątania mnie nie interesuje, nic chyba nie nabrudziłem. Tak mi się zdaje. Ale interesują mnie przepisy. Nie wiem. Gazpacho jest fajne. Jest bardzo prosto do zrobienia. Robi się raz, przygotowuje się tego sporo. Ej, mamy jeszcze tartę cytrynową i ziemniaczki smażone na maśle. I tam widzę czosnek. Tego chyba nie robiłem. Okej, patrzcie, możemy sobie podejrzeć, co i jak się robi. Zobaczmy. Ziemniaczki przyprawić, pokroić, o Boże, na 30 gram. To będzie dużo cięć. Na patelni olej słonecznikowy, masło klarowane i pokrojone ziemniaczki. Smażyć 20 sekund. Dodać rosół skóry, czosnek, gałązkę rozmarynu. Gotować przez 30 sekund na patelni. Przełożyć ziemniaki na talerz, podawać gorące. Ej, rosół skóry by nam zaczął schodzić. Dobra, weźmiemy to. Ej, mogę jeszcze jedno. Zastanówmy się, czy ja
chciałbym z wami coś zrobić z tego, co mamy, ale chyba nie. Chyba zostawimy i może te krewety, może te ziemniaczki, a te ziemniaczki już mamy, stek mamy, jakąś drugą zupę bym wziął. Barszcz ukraiński, rosół z kaczki, co myślicie? Szybka zupa dyniowa. Wiecie co? Bo tak. Coś tam odpadnie. Okej, to zrobimy tak. Ja sobie wezmę jeszcze może tą zupkę dyniową. I my to wszystko przygotujemy jutro rano. No, jutro, za tydzień rano. W następnym odcineczku. Ja się tutaj w takim razie z wami powoli żegnam. Pomijamy fazę sprzątania. Zobaczmy tylko punkciki. Czy mamy jakiś nowy poziom, nowe umiejętności? Oczywiście nowy poziom. Dwa nowe poziomy. Nowe zdolności dostępne. Nowe dekoracje. Okej. Okay. No tak. Nowa zdolność. Szybkie czyszczenie chyba nie chcemy. Wiecie, ja bym chyba chciał... Ja bym chciał rękawiczki. Będziemy mogli podnosić gorące produkty, czyli na przykład wziąć tego łososia na patelnię i go obrócić po prostu bez szpatułki. Oczywiście tak, chciałem to. Dobra, podbijemy cenę. Zaczynamy dzień trzeci i dzień trzeci zobaczymy już. O, moment. Właśnie, no tak, przecież mamy te własne menu do skomponowania. Odblokowałeś wystarczająco dużo przepisów, aby odblokować dostosowywanie menu. Konfigurowalne doświadczenie i domyślne. Domyślne, czyli wszystkie dania. Doświadczenie konfigurowalne, czyli to, co my wybierzemy. Okej, jak to wygląda? Ej, fajnie to wygląda. To są punkty konfiguracji, czy coś? Okej. Dodaj do menu dania z następującymi składnikami, aby otrzymać bonusy do sławy, punktów gotowania i cookbacksów. Czyli tak, jeżeli dodamy to, ok, dobrze, 5, ja wiem, że musi mieć 5. Nie, ja nie chcę. Teraz, aha, to jest złożoność. Czyli tak, ja na pewno chcę to, bo musi być w tle z łososia. To jest pomidorowa, mamy ją zrobioną. Kotlet wieprzowy, czyli tak, to mamy zaliczone. Mamy ileś tam, chyba 20 punktów. Teraz tak, mamy o to, to i to. Ziemniaczki muszą wejść, bo tego nie robiliśmy. Szybka zupa dyniowa musi wejść, bo nie robiliśmy. Super. O Boże, ja już to przeczytałam, kochana. Gadki, szmatki, dziękuję. Ale pstrąga, wiecie co, wrzucę jeszcze raz. Dlaczego? Bo go mamy. Mamy go po prostu na zapas. I w następnym dniu postaram się nie robić nic na zapas. No, poza zupami, tak? Żeby na koniec dnia po prostu móc stwierdzić, okej, dobra, te mamy zrobione na 5 gwiazdek, te odhaczamy, do widzenia. Lecimy z następnymi przepisami. Idealne menu. No, oczywiście. Danie dnia. A nie wiemy, co to danie dnia. Okej, kochani, no to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Bye, bye.